To ważna informacja dla wszystkich korzystających z programu Dobry Start, nazywanego powszechnie 300. W nadchodzącym roku szkolnym 2021-2022 świadczenie będzie przyznawać nieterynowy oddział Ośrodka Pomocy Społecznej AZUS. Wnioski można składać już od 1 lipca, ale tylko drogą elektroniczną. I mamy tutaj jakby trzy kanały wpływu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zacznę od może tak bankowość. To Państwo na pewno wiedzą, bo korzystają z tego już yy, wielokrotnie. Następnie portal empatia.pl. Jest to portal yy, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. No i oczywiście profil... PUE, czyli portal usług elektronicznych w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Pracownicy terenowych jednostek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą pomagać w założeniu PUE-ZUS. Wszystkie terenowe jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na sali obsługi klienta mamy przygotowane stanowiska, gdzie Państwo taki profil mogą założyć. I oczywiście możemy pomóc przy wypełnieniu wniosku. Platforma Usług Elektronicznych ZUS była do tej pory wykorzystywana m.in. do składania wniosków w ramach tarczy antykryzysowej, czy wnioskowania o polski bąd bon turystyczny. Elektronik Składanie wniosków znacznie przyspiesza termin ich realizacji. Warto jednak zwrócić uwagę na poprawnie wypełniony formularz, zwłaszcza jeśli chodzi o numer konta, ponieważ wypłata świadczenia nastąpi tylko w formie przelewu. Wypłata tego świadczenia tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej czyli są to przelewy na numery kont, które Państwo podadzą we wniosku lub na in numery innych instrumentów płatniczych. Dobry start jest świadczeniem powszechnym i jednorazowym. Ma pomóc rodzicom i opiekunom w skompletowaniu szkolnej wyprawki na nowy rok szkolny. Może być wykorzystana na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, sprzętu potrzebnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policjalnych czy innych placówkach edukacyjnych. Od tej reguły są jednak wyjątki. Ten dodatek, to świadczenie nie przysługuje. Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się, Została umieszczona w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym lub szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli wymienione instytucje zapewniają. Pełne, nieodpłatne utrzymanie dla tych osób. Ze świadczenia 300 Plus nie skorzystają natomiast rodzice sześciolatków. Świadczenie to nie przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne w ramach tzw. Tak zer zerówki. A wnioski o świadczenie 300 Plus można składać do 30 listopada. Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że w całej Polsce skorzysta z nich około 4,5 miliona dzieci.